Wczoraj w siedzibie Starostwa Gostyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji powiatowego konkursu fotograficznego Przyroda Gostyńska w obiektywie, organizowanego przez Starostę Gostyńskiego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tegoroczny konkurs, podobnie jak dwie jego poprzednie edycje, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół powiatu gostyńskiego. Dzięki ich zdjęciom możemy poznać najpiękniejsze miejsca naszego regionu. Laureatom nagrody wręczała naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Katarzyna Brzozowska, inspektor tego wydziału Regina Rozpędowska oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Krzysztof Olejnicki. Oczywiście bardzo serdecznie wszystkich uczestników konkursu. Witam nauczycieli i rodziców i uważam podsumowanie konkursu za otwarte. Jak wiecie, była to już trzecia edycja naszego konkursu. Przystąpiło do niego sporo uczestników, prawie 200 osób. Ja się posilę kartką, ponieważ nie pamiętam wszystkiego dokładnie. Przepraszam, 67 osób, a wykonano 170 zdjęć. Ilość fotografii wykonanych w trakcie trwania konkursu świadczy o tym, że konkurs zdobywa coraz większą popularność i cieszy się zainteresowaniem uczestników. I świadczy również o tym, że warto jest w przyszłości kontynuować organizację tego konkursu. Wszystkim laureatom i wyróżnionym bardzo serdecznie gratuluję i poproszę może teraz jako pierwszego Michała Średniej. Poprosimy Zbigniewa Matyska. Gratuluję jeszcze raz, naprawdę fajna, ciekawa praca. Gratulacje. Tak, i trzeba swoją bryczkę wydać samemu. Ja ci sobie tutaj wyjeżdżę. Gratulacje. Ja proszę, dobra. A teraz życzówka. Teraz Basia Michala, my prosimy. Pierwsze miejsce w kategorii szkoły podstawowe. Tak, proszę bardzo. Tu Basiu, proszę bardzo. Zostawaj przy rowerze. Klaudiusza Kowalskiego poprosimy. Tak, to proszę bardzo. Papierologia, proszę bardzo. Gratuluję. Gratulacje. Proszę uprzejmie. Zdjęcie teraz, poczekaj, idą do przodu. O, tak. O, tak. Prosimy Zuzannę Słomińską. Proszę. Proszę bardzo. Zuzia, gratulacje. Ja także gratuluję, proszę bardzo. Tak, tylko nie sobie zdjęcie zrobię. Lecimy dalej, tak? Zuzia, tutaj zdjęcie zrobię. Złapię podział za kierownicę. Mikołaj Michalak. Mikołaj Michalak. Jest. Gratuluję. Po raz kolejny gratuluję. Zaczepiona teraz się chyba, tak? Stawaj przy rowerze i zdjęcie sobie. Aleksandra Smol, poprosimy. Gratulacje. Gratulacje. To jest za twój rozerek. Zdjęcie, poczekaj, zdjęcie tu zrobią, tak? Julia. Julia w pierwszym rocznie nagrody zdobyła. Aneta Matuszewska, poprosimy. Ale wybacz, bo tutaj na gimnazjum. Jeszcze raz ja proszę. Oliwia Gajewska, papierologia, na później. Gratulacje. Proszę bardzo. Gratulacje. Mamy tutaj znaleźć.
Bardzo wszystkie gratuluję. Bardzo pani gratuluję. Gimnazjum, nie? Bo kiedyś zdobyłeś nagrodę w szkole podstawowej, a teraz już gimnazjum. Tak, tak. Aktywnie w górę idzie. Tak, tak. Angelika Ryniec. Angelika Ryniec. Proszę bardzo. Tak, a teraz jeszcze. Gratulacje. Dobrze. Bierzemy dalej. No i teraz te najmniejsze uczestniczki. Helena Zaremba. Najmłodsze. To jest Helenka, to jest Helenka? Proszę bardzo, dziękuję. Tak. Czy tata będzie dźwigał? Czekaj, jeszcze. Poczekaj, jeszcze tak. Gratulacje, tak. Piękne zdjęcie zrobiłaś, tak. Proszę bardzo. Agata, Komisja konkursowa trzeciej edycji powiatowego konkursu fotograficznego Przyroda Gostyńska w obiektywie musiała ponownie wybrać laureatów kategorii pierwszej szkoły podstawowe, ponieważ po dokonaniu wyboru zdjęć okazało się, że jedno ze zdjęć, które zajęło trzecie miejsce, zostało wykonane poza terenem powiatu gostyńskiego, a zgodnie z regulaminem zdjęcia muszą być wykonane na terenie powiatu gostyńskiego. Czy po takich sukcesach wiążesz swoją przyszłość z fotografią? Myślę, że tak. Chciałbym w przyszłości wykonywać taki zawód, który będzie powiązany z fotografią. Zastanawiam się nad pójściem do szkoły filmowej w Łodzi lub na choćby jakieś kursy fotograficzne, które pogłębiłyby moją wiedzę na temat. Czy startujesz również w jakichś innych konkursach? Tak, startuję. Teraz czekam na wynik w konkursie pod tytułem Piękne Gostyńsko-Wrocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie, na które złożyłem zdjęcia do Kowala, ale systematycznie biorę udział w konkursach, jeżeli dowiaduję się. Czy w innych również odnosisz jakieś sukcesy? Tak, między innymi zająłem trzecie miejsce w międzypowiatowym konkursie fotograficznym Uroki Mazowsza w Płocku.